po raz 16 organizowany jest ogólnopolski konkurs pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Finaliści z całego kraju, to jest zespoły, takie czteroosobowe gimnazjalistów, rywalizują o miano zwycięzcy konkursu. Biorą w nim udział uczniowie z całej Polski. Co roku jest to około 9 tysięcy uczniów i w dniach 5-9 czerwca gościmy, jesteśmy gospodarzami etapu piątego, finałowego. Po pierwsze, uczniowie piszą test. Jest to głównie wiedza taka przyrodnicza, dotycząca ochrony środowiska, ale również sprawdza wiedzę o parkach krajobrazowych. W drugiej części uczniowie będą rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną i gatunki roślin pospolitych, a w trzecim etapie będą pracowali z mapą. Jesteśmy bardzo dobrze do tego przedsięwzięcia przygotowani, bo to 16. edycja, dla nas to jest też taka mobilizacja, żeby rzeczywiście pokazać najpiękniejsze zakątki naszego województwa, jakie to jest ogromne bogactwo przyrodnicze i cały czas chcemy w różnego rodzaju formach takich lokalnych, angażować dzieci, młodzież, organizujemy różnego rodzaju spotkania, próbujemy ich zaprzyjaźnić z naturą, z przyrodą, bo poprzez taki bezpośredni kontakt z tym, co takie niepowtarzalne i piękne, również kształtuje się to młodą osobowość.